Siema, siema, jestem RyotGP, to jest koniec z naszej serii Podwórko Konisty, ze mną Krzysztof, witam serdecznie. Siemanko, witam. Ze mną też witamy na czacie, siemanko wszystkim. Jeżeli wy chcecie też dołączyć na ten czat z nami tutaj, pamiętajcie o tym, że wbić na Twitcha, do którego macie link oczywiście w opisie, tak samo jak też do Krzycha. Więc wbijajcie i bądźcie z nami tutaj od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 22. Dobrze, my to właśnie z Krzychem, mogę się przesunąć? Mogę. Już oficjalnie z Krzychem dopiero co podpisaliśmy umowę. Już wszystko spisane, segregator włożone już jest. I oficjalnie Krzysiek u mnie robi na gospodarstwie za no najniższą krew, ale oczywiście z możliwością powiększania tej stawki, jak tylko będzie z takiego doświadczenia. I słuchajcie, mamy czerwiec w końcu, pokażę wam. Początek czerwca. Ja właściwie dzisiaj mam do szkoły dopiero na późno, więc jeszcze się powinienem wyrobić, bo dopiero na 15 mam, na zajęcia wieczorowe. Otwieraj drzwi i wychodzimy, bo tu ciasno się robi. No, żeś bąka puścił. Nie te drzwi! Kurde, poczekaj, bo klamki mi się pomieszały. Bąka żeś puścił tam, aż trzeba wywietrzyć, dobra. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj na sianokosy. Ja tam zostałem przygotowany, Krzychu ma zostać przygotowany. Mamy, pamiętacie nowy nabytek? Pamiętacie, no, więc dzisiaj Krzychu będzie jeździł nabytkiem Wikona. Jak to wygląda? Jadę kozić na łąkę, inną Krzychu jedzie na inną przetrząsać, potem do mnie dołącza i działamy. Jak Krzychu skończy, to bierze przetrząsarę, znaczy zgrabiarę i zgrabia, a potem ja biorę prasę i prasujemy. Mega szybka akcja, dzisiaj powinniśmy się wyrobić. Dobra, słuchajcie. Ja sobie zasiadam do MTZ-a. Ty, bo ja nie mam irtraka. Dobra, dzisiaj będę grał bez. Zapomniałem na śmierć o nim. Zapomniałem damknąć. Dobra, to nic, jedziemy tak, nie? Będziemy grać w ten sposób. Dobra, to ty Krzychu jedziesz na prawo, ja na lewo. Dokładnie, ja muszę takiego przypalić tę 60-kę. Dacie im miodu. Przypalej. Jezu, prawie dałeś mnie temu gościowi, co jechał. Tak, Riot Jankę z Wadruciarze, dokładnie, będę grałem to właściwie w piątek, czyli wtedy, kiedy się ukazał Work in Progress i trochę jeszcze jest. Niektórzy ludzie są w emocjach po tym, że my z Jankusem cokolwiek razem robimy, także fajnie, ja się cieszę, na przykład nie, spoko. Ale dziś nie o tym, dzisiaj o Kolonii, o naszej tej wspaniałej serii. Także super. Mamy też już, powoli nam dochodzi zboże, ale jeszcze jest ono właśnie, jak mówię, mokre. Dzisiaj była konkretna rosa z rana i raczej dzisiaj nie będziemy jeszcze tego kosić, ale kolejnym razem myślę jak najbardziej, także wyczekujcie odcinków z właśnie tych, właśnie ze żniw. Co jeszcze taką powiem? A, propos szkoły właśnie, jak mówicie, na zajęcia wieczorowe. Jedne chyba z ostatnich zajęć i właściwie odbieramy dyplomik, egzamin, znaczy egzamin i odbieramy dyplomik. No i co? I niedługo w końcu będę mógł wziąć ten dofinansowanie właśnie na młodego rolnika. 150 tysięcy. Mam nadzieję, że w lipcu otrzymam, bo jeszcze jakiś tydzień szkoły zostało. Połowę czerwca zakończę i pod koniec już będę składał wniosek. Także może na początek żniw, ale na końcówkę na pewno się załapiemy z tym wszystkim. I powiem szczerze, że będzie nam potrzebny ciągnik na żniwa, nie? Co jak co, ale będzie potrzebny. Siódka trochę pójdzie w odstawkę, bo będzie takim ciągnikiem już bardziej takim... Nagrywam to w ogóle? Nagrywam. Siódka będzie takim bardziej ciągnikiem pomocniczym, nie? A właśnie głównym koniem pociągu będzie tamten nowy ciągnik. Plus oczywiście nasz MTZ, tak? Który tutaj przeszedł konkretny remont. Jak widzicie, nie wiem czy widzieliście ostatnio, ale już normalnie korpus ma też pomarańczowy. Także wszystko się ładnie zgrywa. Kolorystycznie bardzo pasuje do siebie, nie? Ta, jeszcze egzaminy. No mówię, egzaminy, nie? Więc skończę egzaminy i będzie wszystko spoko. Ale raczej myślę, że to wszystko pójdzie, nie? Teraz tam tego 200 tysięcy? No ja jestem akurat starym trybem ID i dostaję 150, nie? Sorry bardzo. Sorry bardzo, ale jeszcze dostaję 150 tysięcy, także i tak to jest dużo. Mam ogólnie konkretny plan na to, co zrobić z te pieniądze. Oczywiście ciągnik, kilka maszynek i coś ekstra dla was, o czym chyba mówiłem, ale nie do końca, ale to zobaczycie niedługo, nie? Myślę, że to wam się akurat spodoba, no to wam się myślę może spodobać. Jak tam się idzie przetrząsanie, Krzysiek, w ogóle? A, bardzo dobrze idzie, elegancko. Tak, tak to nie rób niaków, potem się to będzie średnio zbierało i zgrabiało, nie? Tak, byłem na spokojnie. Tam, żeby, wiesz, jak, na przykład, jak jest koszenie, tam trudno, bo to się dokosi w innym miesiącu, ale jak chodzi o przetrząsanie, to uważa, że nie ma żadnej trawy, nie? Mhm. Bo na przykład pamiętam, chyba teraz też to działa, ale to na pewno bardziej ograniczyli. W 19 było tak, że jak na przykład kosiliśmy, mieliśmy... Pracowaliśmy sobie po prostu siano, nie? I ono było sianem cały czas. Nagle gdzieś tam się pojawiła trawa i nagle belka trawy wychodziła, nie? Tak trochę dziwnie to wyglądało, że łapało ten ostatni, ten ostatni materiał, który leżał. A teraz jest chyba tak, że jak jest większość tego, to zbiera większości po prostu, nie? Także no. Spoko na pewno, nie?
się wjeżdża, tak. Dobra, Krzychu, powiedz co tam u ciebie, jak to w ogóle się czujesz już oficjalnie częścią naszego tutaj gospodarstwa na umowie? Jak się czuję? Tak samo jak przedtem. Czyli... dalszym ciągu dobra atmosfera jest, nie? Nic się nie zmieniło jeszcze. No to git. Super. Mam nadzieję też, że... A właśnie, ty będziesz chciał jakoś jeszcze cokolwiek z gospem działać u siebie, czy już raczej kończysz i będziesz już tak typowo właśnie pracował? Nie, ja już ten, będę pracował. Może niedalekiej przyszłości będę nad budowlanką myślał, wiesz? No tak możliwe. Ty, bo ty jesteś dobry budowlanie, co nie? No. To sobie przydasz mi się, Krzychu. O, ale to zarobiście, nie? Normalnie szukałem, kurde, węgla z nazwą diament, nie? Krzychu, spadłeś z nieba. Jeszcze zobaczysz, będziemy coś budować, nie? Także... O, no to idealnie wtedy będziesz kierownikiem budowy, Krzychu. Do tego momentu się jeszcze zdąży nauczyć, nie? To nam spokojnie. Będzie premia na pewno. A właśnie, słuchajcie, bo tak my to gadam o tej umowie i tak dalej i to nie jest fake, nie? Bez kitu. Krzychu to jest u mnie na tej serii na umowie i co miesiąc będę mu wypłacał najniższą krajową jak na razie, ale z możliwością rozwoju. Także póki co około 3000 będzie to na rękę dla Krzycha i tyle będziemy sobie potrącać co miesiąc, nie? Żeby właśnie Krzychu tutaj pomagał. Wiadomo, jak będzie jakiś taki sezon, powiedzmy, gdzie nie będzie pracował, będzie jakaś zima albo coś, no to... wtedy nie będziemy po prostu mu płacić, nie? No bo po co, nie? Wtedy wydawać jego pieniądze, ale raczej myślę, że to będzie spoko. No i co? Raz, że realnie, dwa, że fajnie, trzy, że trochę też to nam urozmaici. I powiedzmy, może być czasami też tak, że kurde, będzie ciężko, nie? Na gospodarstwie i trzeba będzie myśleć, jak tu Krzychowi zapłacić. No to będę chodził do sąsiadów i życzył pieniądze. Nie, oczywiście żartuję, krowy się sprzeda i tyle, nie? Piwko siada po 2 tygodniach. O, no i elegancko, Luxonics. Tak trzeba żyć, nie? Dodzisz z tego sobie koszta po stronie pracodawcy, ZUS, KRUS, ubezpieczenie. Jak ZUS i KRUS? KRUS tylko, a nie ZUS. No bo jak jest... A nie, chociaż ZUSy będę musiał raczej, nie? A jakieś ZUSy. Ja tam nie wiem, mnie to nie interesuje. Ważne, raczej żeby wypłata ZUS się zgadzała. No, wypłata się nie zgadzała, nie ma problemu, nie? Także spoko. Nie, myślę, że to jest ciekawy pomysł, nie? Fajnie będzie. Będzie beton i będzie zarabiał 4 złote? A, betoniarze. Tylko nalewa się opłaca? No, wiesz, a może to jest właśnie taka umowa? Wiesz jaka, nie? Pod stołem, no, nie? No. Na razie jestem dziad gospo, nie? Więc jeszcze wiecie. Więc jeszcze jest taka umowa, wiecie jaka, nie? Śmierniawka. Aż no, tam Krzychu, pod stołem się rozdzieliliśmy i wiesz, git będzie, nie? Widzę, że wracasz. Jedziesz na gospo, tak, ja czy jedziesz tutaj momencikę twoją. Ja też chcę może, nie wiem, odpocząć herbatę z termosu się napić albo kanapkę zjeść, bo tu się trochę zejdzie. Bo ty zrobisz 2 przejazdy i ja już jestem, wiesz, no. Będzie słabo, nie? Ty, nie wiem, czy zdążymy w ogóle dzisiaj jeszcze to zgrabiać, nie? Bo ja bym sobie potrzebił prasę, ty byś zgrabiał, nie? Wtedy. Mhm. No, bo na pewno siuntka nie pójdzie z tamtą prasą, bo tam jest trochę za mało, za nisko tam jest chyba opuszczany ten tuz i ona jak się opuści tą prasę, bardzo ryje po ziemi, nie? I podnosi siuntkę. Mhm, okej, okay, słowo. Nie, nie ma czegoś takiego typu ciągników, nie? Już szybko z tym skończę, mam nadzieję. Ale ja nawet nie zacząłem z tym, to był przypadek, że akurat tak. U mnie się zaciął gaz i kierownica się zaczęła. Właśnie, to się świetnie składa, bo to remont wyniósł mi około 25 tysięcy, nie? No. Także będę ci po prostu potrącał z pensji i ten. Oho. No, także... Tysiaka... miesięcy nie dostanę pieniędzy. Tysiaka ci będę potrącał z każdej wypłaty przez 25 wypłat, nie? Żebyśmy się mogli odrobić, także... na razie będzie Krzychu dostał 2000. No już jest ten... na czarno coś tu. Muszę Krzychu... On coś kombinuje, widzowie. Nie, Krzychu, słuchaj, serio. Mega remont poszedł, naprawdę, nie? Mega remont. Ale dziad? Słuchaj, stary, trzeba kombinować, no. Zawsze mamy do interesu. Mówiłem, że ja bym naprawił, to by było po taniości, a nie... Jakbyś naprawił, to dzisiaj bym ten... zamawiał. Jakbyś ty naprawił, to dzisiaj bym ten ten jeszcze nie jeździł, nie? No, to był naprawiany, był jeszcze. To jest raz, a dwa, że jakbym naprawiał, to tak, nie, że to byłoby do zimy. To raz, a dwa, że pewnie by zaraz trzeba było kolejny remont robić, nie? Ale by było zrobione, tak? No. No ta, na sztukę, ta. Drut i szmata trzyma na lata, pamiętaj. Drut? Trzeba mógł na takiej... A właśnie, nie wiem, słyszeliście ludzie tutaj, tam za się wam pochwalę. Propos druta. Jakaś taka nowa firma się tworzy niedaleko od tej koło kolonii.
Bo wiecie, Kolonia jest w województwie, jakim to jest? Małopolskim? Kol, w sensie Kol jak ten. Jak to się nazywa? Kol. Jakie to jest województwo? Kojarzycie? Ostatnio pisaliście, nie? Bo to przerejestrowałem i Kolonia z której jest jakby... no, z którego jest województwa. Ktoś to pisał ostatnio. Małopolskie? Czy Wielkopolskie? Małopolska, no. Więc co prawda, dobra, to jednak nie po sąsiedzku, nie tak blisko, bo gdzieś tam na Podlasiu jakaś firma się otworzyła. Drut Company, takich dwóch młodych, przystojnych mężczyzn, zaczęło tworzyć jakiś projekt. Jakieś nie wiecie, co chodzi, zapraszam na kanał Riot Gplay, zobaczcie Working Progress szpakowo. Oddaję ponad, ludzie chwalą. Także podlaska firma. A czy właściwie oni są z Podlasia, oni przyjechali właśnie na Podlasie zrobić firmę tam i działają tam sobie chłopaki, więc wsparcie ich poczynania, bo naprawdę warto. Jak oni są z Podlasia, to oni mają tam te komputery, internety? Czy dalej z włóczniami tam nawalają do ludzi? Nie no, odcinek na przykład to zrobili tak, że wysyłali na płycie, nie? Do kolegi, pocztą, nie? I on rzucał im. Właśnie, w ogóle słuchajcie, tak ostatnio rozkminiliśmy, nie? Bo wiecie, jak teraz świat internetów tak sobie poszedł do przodu, że... jest gdzieś tam możliwe włamywanie się kogoś na komputery, przy jakichś tam rzeczach, wiecie. Jak ktoś pracuje w NASA, takie rzeczy można robić, nie? I tak z Zenkusem rozkminiamy, jak to sobie właśnie przesyłać mapę tak, żeby nikt nie przechwycił, nie? I mówię, mam pomysł. Na płycie wypalać będziemy normalnie tym, Demon Toolsem. Co nie? Do kuriera i impostem niech leci do paczkomatu, nie? Wtedy nie będzie w internecie, a będzie, wiecie, na płytach, nie? Co prawda trochę to będzie nas kosztowało, bo płytę trzeba kupić, trzeba zapłacić za kuriera, ale bezpieczeństwo to podstawa, nie? Także nowy... W końcu nowy... Podlasie, nie? Co? W końcu Podlasie. Podlasie, tak, bo Podlasie. Dobrze, komputer mamy tam jakiś. No, ale fajnie, nie? A, ktoś pytał, czy Kolonia jest z Rala. Nie. Kolonia jest jak najbardziej fikcyjną mapą. Nie jest ona niczym wzorowana, to po prostu... to, co widzisz, to jest wytwór mojej głowy, nie? Także tyle udało mi się wypocić z tego. Jakoś tak strasznie mało FPS-ów mam, nie wiem czemu. Na shaderach nie gram, a jakoś tak mało klatek. Chyba komputer musisz kupić nowszy, wiesz? Z Windowsem 9.5? Ale no mam przecież taką tapetę Windows 9.5. Na kabel USB do drugiego komputera? Ta. Długi kabel będzie. A jak ktoś to padnie na kuriera? Co ty? Oni są teraz tak wysportowani, że jeszcze się odwinie i wiesz... paczko w niego rzuci. Pewnie jeszcze twoją, jakąś drogocenną, nie? Gdzie jest nie rzucać, delikatne takie, wiesz, szkło będzie narysowane, taka motka. Ta, tą paczkę z płytą to przytrzyma przy sobie, nie? Żeby nie tam... Ta, z listem, no. Jakoś mały FPS-u strasznie, nie wiem czemu. Coś mi tutaj... A może coś w logu sypie? Nie, wszystko jest okej. Okay. Jakieś się klatki spadły nagle. Może odcinek się nagrywać do tego, tak nie? Ty, no panie Michał, tak nie skończymy, nie? W sensie... jest zawsze po pracy, nie? Jakby co? To powinien skończyć. Mhm. No tak, bo inaczej tego nie załatwimy, nie? Dobra. No nie. Ewentualnie możemy trochę dzisiaj odcinek dłuższy zrobić, bo jak mówię, kolejny chcę zrobić już żniwa dla was. To spoko, nie? No i po żniwach... lipiec! W końcu, kurde, lipiec! Na lipcu będziemy... O Jezu, ale się będzie działo! Matko bosko, nie? Będzie Kongo, to my! To niezły Kongo. No, ej, właśnie, Biały, jesteś tutaj? Inżynier. Inżynier naszego... pewnej rzeczy. Czy mógłbyś podesłać najnowszą? A, dobra, to po streamku, po odcinku ci powiem, okej? Okay? Powiem ci po odcinku, dobra? Bo teraz nie chcę ten tutaj działać. Jadę sobie tutaj, o. Jak elegancko się kosi nowym MTZ-em? O, jaki to nowy? Jak ja bym go robił, to by był nowy, a tak to nie. To ja robiłem. Nie no, może być. Na pewno fajniej się nim działa niż tamtym, nie? Bo ten trochę już ma większą kabinę, bardziej wszechstronna tu jest rzecz. No, więcej miejsca w środku, nie? Po prostu, więc nie jest tak jak w tamtej puszce. A to dobrze akurat, tutaj bardzo fajnie jeden z widzów, właśnie Donna Mama, nam tutaj pomógł z wyborem tej kabiny, więc naprawdę super pomysł. Okej, okay. Dobra. O, nie to, nie ten bieg, wypadł mi na luz. Już skrzynę rewon to będzie. Oho. Dobra, już tu powoli kończę, wiesz? Spoko. W tym momencie.
Więc chcę zrobić sobie teraz miniaturkę chyba, wiesz? No i wracałem ponownie do was. Ja już tu właściwie skończyłem. Na wszystko już mam ogarnięte, także jadę na gospo. Okej. Okay. Powolutku sobie dojedziemy. Queer to Wicjankusa? No, już wiadomo. Już się doszukujecie. Kto tam ogląda jakichś niszowych youtuberów, co robią mapy do farminga? Nikt nie ogląda. No tak, właśnie Lion mówię, nie? Że lepiej Krzychowi nie dawać tego. Co tak mi klatki spadają strasznie? Czego mi nie dawać? Ty mam 30 FPS-ów, stary. Albo 40. Nie wiem, co jest. Co mówisz? Czego ty nie chcesz mi dawać znowu? Remontu. Robisz remontu. A. A, właśnie ludzie, kukurydza sobie rośnie, jak widzicie. Bardzo ładnie urosła. Tam jest ten jak niestety. O! Ale to trudno. Odpala płytę w Ducato? Tak, a tam uczyta ten mod deska, nie? Na głos. Dobra. Dojeżdżamy sobie tutaj. I co, ja się nawet nie będę rozpinał tam za bardzo tak. Znaczy nie będę się tam rozwodził mocno z tamtym. Z tymi rzeczami, tylko od razu tutaj kosiarka. Odpinam sobie. Ty, coś mi strasznie muli ten komp. Ja się 40 klatek, nie? Zwykle normalnie 80, nie? Jakoś tak? Skąd ciągnik Boży? No skąd? Dlaczego wy za każdym razem to samo robicie? Widzicie, co ja mam z nimi, ludzie? Pytasz się cały czas, skąd to? Skąd tamto? Skąd mam tamto? Nic się nie zmieni od pierwszego odcinka, chłopie. Wszystko mam z GoodHuba albo z KingsModu. Chłopie, nic się nie zmieni od tamtego czasu, naprawdę. To jest ten sam MTZ, który był, tylko ja go ciągle zmieniam. Po prostu w sensie remontuję, robię inne konfiguracje, żeby się nie nudziło, nie? Dlaczego wy jesteście czasami tacy nieogarnięci? Ludzie, kochani. Skąd to? Skąd tamto? A dlaczego nie dajesz? A co nie ma ludzi? Ino widzowie? A, no tak. A co widzowie? Na dobra, Krzychu. Ja też... się dam tu wyraz już, nie? Wiem, no ale to on jeszcze mokry jest, nie? Jeszcze nie do koszenia. Ja w Krzychu jestem gotowy z prasą, jak coś? No ja już tu jestem na gospie, już ten. Za chwilę będę... To ja ci tam pomogę podczepić ten. Pomogę ci podczepić... O, nie chcę soli, patrzę go na luz. Pomogę ci podczepić... to je zostaw, no. No nie na środku, kurde, no podjedź gdzieś tam. A gdzie masz ten? Postaw na razie wzdłuż bramy, tak ono. Dobra, zaraz ci pomogę, tam ogarniemy. Jeszcze cofaj. Śmiało, śmiało, dobra! Kurwa, opuszczaj. Dobra, dawaj. Jedziemy tam teraz. Mhm. Idziemy tutaj i już ci podrzucę tutaj przetrząsarkę. Zapinam ją. Tutaj złączka, tylko trochę trzeba przeczyścić. Okej, okay, ogarnięte. Szczotą tam Wojtek, przecież. Jeden ku jeden, siemka. I budekiem popsikaj. Czy mogę dać linka tych maszyn typu ciągnik i kombajn? No wiadomo, jeśli się możemy odpak wspólny zrobić. Gdzie jesteś, na którego spo? Nie, żartuję oczywiście, nie jestem takim dla was wrednym, tak powiem brzydko, chujkiem. Ale naprawdę, pytacie o to samo cały czas, a w każdym odcinku, znaczy w każdym. Jakbyście oglądali całą serię, byście widzieli dokładnie skąd pobieram te rzeczy i skąd je mam, nie? Mam tylko kilka czy niewydanych, ale to wiecie. O, zgasiłem ciągnik. Ja na to dużo łomku jakby. Na dużo, więc tak? Okay. Dobra, na dużo. Ja już tam też wpadę sobie zaraz. Mhm. Więc fajnie. Ej, mega, mega fajnie mi to się gra. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie wygląda ten zestaw, nie? Troszkę ta praska, a praska trzeba trochę opuścić właśnie. Bo ja mam ten regulowany ten. W ogóle patrzę, że, a nie widać tego. Ale jest regulowany, o tam macie, nie? Wajchę w środku. Co robi ten MTZ-cik, nie? Dobra, jak mi zapojedzie. Pusto, czysto? Chyba tak. Dobra. I minut odcinka? 20 mi to właśnie wybiło, nie? Ale spokojnie się tak sobie chociaż porobimy ten. Jeźdź tam na koniec od asfaltu, nie? Okej, okay, okej. Okay. O, Krzychord wjechał. Dzisiaj to trochę dłużej porobimy, bo chcemy zrobić... inaczej. Chcę pokazać, że robię się na kosy, ale nie chcę robić z tego trzech odcinków, nie? Wiecie, koszenie, przetrząsanie, zwołowywanie, znaczy wałowanie i ten. I jakby nie było, no, prasowanie i zgrabianie, to mam zbieranie, to już 5 odcinków jest, nie? Postaram zrobić wszystko na jednym, bo wiecie, to jest rzecz, którą robimy i tak, musimy robić, a dla was jest to rzecz nieciekawa, także
Wiecie, ogarniamy sobie to wszystko poza, na jednym odcinku. Jeden dłuższy odcinek Sianokosów wystarczy, a nie trzeba robić tego w kilku, nie? Bo to jest trochę odtwórcze bardzo i no po co kramić, nie? Okej, okay. Dobra. Ja tu sobie elegancko jadę. No i fajnie to leci, mega rzecz. Dobra, no już tutaj muszę się o ten. Spoko. Ten NTZ wygląda jak od MST, tylko w powiększonej wersji. A, bo te MST zrobiły ten ciągnik. O, widzisz. A, no popatrz. To dlatego tak, nie? No tak. Zapomniałem, że takich ciągników nie ma, wiesz, w realu, tylko MST je ma. Nie no, oczywiście kolor robiliśmy wspólnie z widzami, to wybieraliśmy jaki ma być to kolorek i tak dalej. Jest oczywiście ten MTZ, który mieliśmy wcześniej, ten sam, nic się nie zmieniło, tylko że dodałem tutaj właśnie, no to jest ten sam MTZ Parczewski, nie? Wiecie który, ten od Grzegorza kupiony, nie? No, więc to jest ten sam, tylko po prostu jest inna kabina, jest nowy przód, nowy silnik, on właściwie przeszedł tę generalkę, nie? I teraz po prostu wygląda jak MTZ, nie? To jest ta farba, chyba ta oryginalna nawet, nie? Więc naprawdę raz w końcu wygląda jak powinno, nie? Ale mają podobnego na serii. No tak, mają podobnego, no tak, więc wiem jak to jest, nie? No ale mówię, chciałem właśnie kupić tamtego, nie? I po prostu tak to wyszło, że teraz on tak wygląda. Jak gwarantuję wam, że on jeszcze pewnie nie raz się zmieni ten NTZ, bo mi się będzie nudził albo coś. Chociaż teraz jak będziemy mieli, w sumie się siątka nudzi, nie? Na przykład. I żebym chciał wymienić, nie? Dlatego pewnie teraz remont byłby 60 jakieś, nie? O, to Krzychu by się wyremontował teraz, nie? Ja mogę, jeszcze jak. Zrobimy tak, że jak już będziemy mieli w sumie ten drugi traktor, ten właśnie trzeci, to Krzychu będziesz, w sumie mógłbyś dostać już tak na gospo, na stałe tutaj u nas. Właśnie ciągnik i powiedzmy, że byłoby to właśnie 60, nie? Więc dbałbyś jako swój, sam byś to remontował i tak dalej, nie? Mhm, sporo. No, więc kolejny remont zobaczycie od Krzycha, nie? Aż się kurde boję, co on tam wymodzi, nie? Donna mama S chuj za podarował subskrypcję w prezencie dla społeczności 10-krotnie. Dzięki serdecznie. Ole, kurwa, o, libusz i hype trend nadjeżdża, ty. Dobra, ludzie, jesteśmy. Wybaczcie za to cięcie, ale tutaj chłopaki, czyli Donna mamy Eschuchita, podarował 10 subskrypcji w prezencie na kanale na Twitchu, dziękuję serdecznie, oraz Gierlibusza 6 subskrypcji w prezencie, także dziękuję chłopakom naprawdę z całego serca, jesteście niesamowici, nie? Postaram się, żeby też to w odcinku było tam zawarte, ale muzykę muszę wyciszyć, bo wiecie, prawo autorskie, nie? Jednak gips, no, gips to gips, nie? Nie mogę. To trochę się też wydarzyło w tym czasie, jak Krzychu już zrobił dwa pokosy na mnie w tym czasie, więc no. Tak, mówisz, Greg, ustawka pod ciebie 100 zł pęsteka? O, no dobra. Ojeju, dziękuję serdecznie, naprawdę. Raczej to się tego wszystkiego nie sprasuje, w sensie nie pokażę wam całego prosowania. I też chyba wszystkiego nie będziemy zbierać na odcinku. Znaczy na odcinku nie będę w ogóle zbierał, bo zbieranie na odcinku belek, wiecie jak się kończy, nie? Że rage'uję i muszę ciąć materiał. Dlatego po prostu pozwólcie, że pozbieramy sobie poza odcinkiem, nie? I zobaczycie po prostu efekt końcowy, ile tego tu wyszło, nie? Ty, a nie mam tego medzika na liczenie belek, okej. Bale counter nie mam. Bo on tam na multiku się buguje właśnie, nie? Siemanko wszystkim, cześć. Dobra, puśćmy teraz tak. I lecimy dalej, nie? No, także się tak trochę dłuższy odcinek, kurczę, z tego wałowania. Mam nadzieję, że zaczną się, znaczy z tych ksiankosów. Ogólnie wiem, że może nie jest, to, nie jest to dosyć realistyczne, kiedy jednego dnia przetrząsamy i zaraz zjeżdżamy z prasą. Ale powiedzmy, że na przymknijmy na to trochę oko, nie? Bo jak mówię, fajnie zrobić taki odcinek, a nie chciałem robić też tego tak mega... dzielić na 5 odcinków, nie? Bo z tego właśnie by tyle wyszło, nie? Dlatego zrobimy to w jednym i będziemy mieli po prostu wszystko z głowy, nie? Potem w kolejnych będziemy mogli zająć się czymś innym. No i myślę, że będzie spoko, nie? No nie no, giveaway przecież nigdy nie ustawiałem, tak? Tef. Nie no, wiadomo, wiadomo. Zaraz z tym pogadamy, o tym giveawayu. Dobra, wiesz co, myślę, że... Możemy w sumie zakończyć tutaj odcinek. Zaraz tam, ja się tylko wjadę w drugą stronę. Żeby się spotkali jakoś tam w jednym miejscu i będzie ginie. Bo tu, o, tu trochę kurde trzeba w rzepak wjechać. No niestety, ale tam tak wychodzi, więc nie chcę sobie też potem zbierać tego, nie? Nie chcę potem, by się to siano wkręciło w header, nie? Spoko. Okej, dobra.
fajnie, fajnie leci. Nie wiem, ile tu z belek już narobiliśmy, ale trochę wyszło. Jedna, druga, trzecia, czwarta, tam jest jakaś piąta i szósta może. No, to troszkę tych belek tu jest. Nie jest tego jeszcze tylko dużo, wiecie, my też belek dużo nie potrzebujemy, dlatego mamy teraz aż tylko tyle łąki, bo mamy dwie, tylko jedną tamtą malutką i to trochę większą. No i to jest wszystko z naszych łąk, bo mówię, no nie potrzeba nam za wiele. Krówek na razie jest mało, a jeszcze będziemy gdzieś tam coś robić. Jakąś oborę może stawić albo coś nową. Znaczy większą bardziej, nie? Żeby po prostu więcej miejsca. To też zobaczycie na pewno, nie? Niebawem, co się będzie działo. O, Krzyku sobie elegantko już właśnie zagrabia od lasu. No uważaj, bo tam dużo gałęzi leży, nie? Żeby ci nie zapchało ten z grabiarki, nie? Bo jak wejdzie w te szprychy, to już koniec, nie? No i pasuje. Dobra, słuchajcie, zakończyliśmy sobie w tym miejscu. Fajnie, że jesteśmy akurat koło Krzycha, więc dziękuję za uwagę. Ja sobie nawet nie będę gasił. Niech ktoś jeszcze pracuje, bo wiecie, jesteśmy w trakcie prac. O, dawaj tutaj potem Zeta, nie? A może tak, o, żeby było widać wszystko. No, więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków z podwórka Konieczny. Trzymajcie się, palajcie do Krzycha. No i cześć, pozdrawiam serdecznie, pa pa. Pa pa.